Do Grodziska przyjeżdża jutro Radom jak Radom, czyli najlepszy tegoroczny Beniaminek. Zimę spędził na trzecim miejscu w tabeli, jednak zespół z Mazowsza nieudanie rozpoczął rywalizację w 2022 roku. W dwóch meczach przed własną publicznością zdobył tylko punkt. Po remisie 1-1 z Wisłą Płock przyszła porażka 0-1 z Rakowem Częstochowa. Jesteśmy nastawieni bojowo po ostatnim, no troszeczkę nieszczęsnym meczu, szczególnie początku. Jest jakaś chęć wygrania. Jedziemy na pewno na taki, powiem, trudny teren, bo chyba z tego co pamiętam, tam nigdy nam się nie udało nawet punktu zdobyć, ale każda seria się też kiedyś kończy i mam nadzieję, że teraz właśnie w Warcie zapunktujemy i z takim celem tam jedziemy. W drużynie Radomiaka zabraknie kontuzjowanych Filipe Nascimento oraz Dawida Olejarki. Być może w meczu z Wartą zadebiutują nowe nabytki Radomiaka: brazylijski środkowy pomocnik Luizao i skrzydłowy Franciszek Wróblewski. Na pewno na murawę w Grodzisku wybiegnie jednak inna jedenastka niż ta, która rozpoczęła mecz z Rakowem. Na początku, od razu po meczu, myślałem o trzech zmianach. Już po gierce wewnętrznej myślałem o dwóch. Myślę, że będą zmiany, bo był mecz przegrany, ale też żebyśmy nie wpadli w jakąś paranoję, że wszystko jest źle i nagle trzeba wszystko od nowa ustawiać, bo to jest dopiero pierwsza nasza porażka od 13 meczy i też nie może być takich nerwowych ruchów. Radomiak dobrze radzi sobie na wyjazdach. W 10 dotychczasowych meczach zdobył 16 punktów. Lepszy bilans mają tylko Raków i Pogoń Szczecin. Warta z kolei jest najgorzej punktującym zespołem w meczach domowych, z dorobkiem 9 punktów w 11 meczach. Początek niedzielnego spotkania o 12:30 posędziuje Krzysztof Jakubik z Siedlec.